Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przygotujemy broku z makaronem, ze szynką, cebulą, czosnkiem i to przyprawimy wszystko solą, pieprzem, oregano, a na końcu zrobimy sos ze śmietanki 18. W pierwszej kolejności podzielimy broku na różyczki, zagotujemy wodę, dodamy odrobinę soli oraz cukru, wstawimy makaron zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania, a całość będziemy smażyć na dwóch łyżkach masła. Broku wkładamy do wrzątku i gotujemy tak od 5 do 7 minut. Cebulę kroimy w kostkę. Cebulę smażymy na maśle i dodajemy przeciśnięte przez praskę 2 ząbki czosnku. I tak smażymy, aż cebula się zrumieni. Broku odsadzamy i odstawiamy na chwilę. A w tym czasie możemy pokroić szynkę w kostkę. Jest jej około 200 gramów. Do podsmażonej cebuli z czosnkiem dodajemy pokrojoną szynkę i smażymy. Całość przyprawiamy oregano, solą oraz pieprzem. Do 250 ml śmietanki 18 dodajemy 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy broku oraz makaron. Po wymieszaniu składników smażymy jeszcze przez chwilę. Gdy już się posmażyło, możemy dodać przygotowany wcześniej sos. Po dokładnym wymieszaniu smażymy jeszcze przez chwilę.